Siemano, co tam u Was, łobuzy? Mam nadzieję, że upały nie doskwierają za bardzo, szczególnie dla osób, które są w trakcie sezonu ślubnego. Chciałem Wam dzisiaj pokazać lampę, która wpadła mi w ręce jakiś czas temu. Lampę firmy Nevel o nazwie Prawacha. Choć firma ta kojarzyła mi się zawsze raczej z akumulatorami, wszelkiego rodzaju bateriami, to okazuje się, że potrafią też robić takie rzeczy i że wychodzi im to całkiem nieźle. Zapraszam! Lampę dostajemy w takiej poręcznej, dobrze wykonanej torbie. W środku znajdziemy samą lampę, która wykonana jest, wydaje mi się, że z aluminium. No na pewno jest to coś metalowego, a nie plastik. Klosz, taką czaszę o średnicy 18 cm. Zasilacz i standardowy kabel zasilający. Jak wspomniałem, jest to lampa LED-owa o maksymalnym poborze mocy 80 W. Co przekłada się na 6820 luksów na metr, kiedy ma założoną tą oto czaszę. Lampa ta ma mocowanie Bonsa, popularne mocowanie, dzięki któremu możemy tutaj zapiąć wiele różnych akcesoriów i dodatków, także różnej firmy, nie tylko Nevela. Zresztą Nevel, póki co producent tej lampy, poinformował mnie, że takie akcesoria będą dostępne w przyszłości, ale na razie jeszcze ich nie ma. Lampa posiada płynną regulację mocy oraz regulację temperatury barwowej w przedziale od 2800 aż do 10000 kelwinów. Tym wszystkim możemy sterować za pomocą dwóch pokręteł plastikowych, tym razem na tyle lampy. No i przede wszystkim za pomocą takiego wyświetlacza LCD, który no mógłby być troszkę lepszej jakości, ale tragedii nie ma, tutaj jest on podświetlany, więc w warunkach takich ciemnych będzie tutaj wszystko dostępne i widoczne. Poza tym panelem sterowania z tyłu lampy możemy sterować nią za pomocą aplikacji, za czym ja osobiście nie przepadam i nie używam telefonów podczas właśnie planów czy wszelkiego rodzaju jobów do sterowania sprzętem. Ale jeśli ktoś lubi ten styl pracy, no to ma taką możliwość. Lampa chłodzona jest za pomocą wentylatora, który możemy ustawić w tryb automatyczny, bądź wedle potrzeb włączyć na stałe lub wyłączyć. Jest ona, jak widzicie, taka mocno podziurawiona, bym powiedział. Dzięki czemu no naprawdę korzystałem z niej na kilku długich planach. Przy kilku takich no, robotach, nazwijmy to, gdzie faktycznie świeciła po 6-8 godzin i nie było najmniejszego problemu z przegrzewaniem, a wentylator był w trybie automatycznym. Sprzęt jest naprawdę niewielki, bardzo poręczny, waży jedyne 1200 gram. I co? No fajnie, nie? Fajnie, no. Ja generalnie jak byłem mały, to zawsze najlepsze zostawiałem na koniec, czyli jak jadłem ziemniaki ze schabowym, to najpierw jadłem ziemniaki, nie daj Boże, wcześniej jakąś surówkę, no i na koniec zostawiałem kotleta. No i właśnie z tą lampą jest podobnie. Najlepsze zostawiłem dla Was na koniec, bo jak pewnie mogliście już zauważyć, ci bardziej spostrzegawczy. Nie wymieniłem jednej z najbardziej ciekawych, najbardziej najlepszych chyba cech tej lampy. Mianowicie jest to lampa RGB, czyli możemy nią świecić na kolorowo. Tutaj ten napis o tym świadczy. Tutaj też ten trochę tandetny pasek kolorowy na panelu sterowania. Poza tym, że możemy świecić nią na kolorowo, mamy też do dyspozycji 10 efektów świetlnych, takich jak błysk, jak zepsuta żarówka, światła policyjnych, kogutów i tym podobne. To wszystko czyni tę niewielką lampę naprawdę, no może nie potężnym urządzeniem, to za daleko idące określenie, ale świetnym, powiedziałbym, świetnym sprzętem, chociaż oczywiście przed nami jeszcze najważniejsze, może nie najważniejsze, ale bardzo istotne, czyli cena tej lampy. No i tutaj jest to koszt około 1300 zł. Czy jest to dużo, czy mało? Moim zdaniem raczej mało. Za lampę o takich możliwościach
Porównajmy chociażby do Nanlite'a 60B, czyli tego Nanlite'a Bicolor tak zwanego, który ma również regulację temperatury barwowej, jest mniej więcej w tej samej cenie, ale nie jest już lampą RGB, co jest no największą różnicą między tymi dwoma urządzeniami. Dodatkowo, a właściwie ujemnie, lampa Nanlite 60B nie ma mocowania Bonesa, czyli nie zapniemy do niej tych wszystkich popularnych akcesoriów różnej firmy. Co prawda możemy dokupić taki oto adapter, no ale jest to kolejny po pierwsze koszt, a po drugie kolejny gadżet do torby ze sprzętem. Chociażby te dwie naprawdę duże różnice pomiędzy tymi lampami przekonałyby mnie do zakupu prawachy nad Nanlite'em. Chociaż wiadomo, Nanlite no jest to firma z dużo większym doświadczeniem i właściwie zajmująca się jedynie tworzeniem lamp. Jej LEDy prawdopodobnie są lepszej jakości. No ja nie jestem w stanie tego ocenić na oko. Na oko też nie widziałem różnicy, jeśli chodzi o świecenie tych dwóch lampek. Ale jeśli miałbym się skłaniać ku temu, że jedna z nich świeciła lepiej, nazwijmy to, to faktycznie był to Nanlite. Natomiast no różnica jest naprawdę niezauważalna, a jeśli mógłbym mieć albo nie mieć możliwość świecenia kolorami, no to naprawdę jest to bardzo duży plus na korzyść tej prawachy. Jest jeszcze jeden drobiazg, na który zwróciłem uwagę, różniący Nanlite'a właśnie od prawachy. I jest to to mocowanie, którym ustawiamy kąt no, położenia lampy. To, czy będzie świeciła bardziej w górę, czy w dół. Jest tu coś na wzór mocowania Arii i dzięki temu no, łatwo utrzymać lampę w takiej pozycji, w której ją zakręcimy. Ona nam się nie będzie ślizgać. W przeciwieństwie właśnie do Nanlite'a, gdzie nie ma tego typu rozwiązania. No i właśnie lampa pod większym obciążeniem potrafi po prostu sobie opadać w dół. Co może być, wiadomo, no, bardzo niekomfortowe podczas jej używania. Podsumowując, jeśli ktoś szuka niedrogiej lampy do powiedzmy tego typu YouTube'ów, czy do uzupełnienia jakiegoś zestawu oświetleniowego, szczególnie jeśli potrzebuje poświecić trochę kolorem, no to na pewno jest to ciekawa propozycja i znajdzie swoich amatorów, tak, odbiorców. I choć jest to pierwsza tego typu lampa od Nevela, no może być takim zwiastunem tego, że będą robić też rzeczy, które będą mogły konkurować z tymi z wyższej półki. U mnie na pewno ta lampa zostaje, ale Nanlite zostaje również, więc będą się gdzieś tam uzupełniały w miarę potrzeb. No i to tyle na dzisiaj, kochani. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, róbcie filmy, bądźcie zdrowi i klikajcie w pajacyka. Strzała!